Namaste, Maria Bokardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj moje sprawozdanie osobiste z naszego ostatniego 94. Rytuału dla Matki Ziemi Wilczej Pełni Księżyca, czyli 28 stycznia 2021 roku, czyli pierwsza pełnia Księżyca w Nowym Roku 2021. Dlaczego moje sprawozdanie dopiero dzisiaj tyle dni... Trzeba było czekać jak nigdy, ponieważ ten rok również w moim życiu zaczął się bardzo, bardzo. Intensywnie. To jest szczególny rok, ty wiesz z punktu widzenia z numerologii, że rok 2020, czyli 2020, to był czas tego nowego, nowego początku, a rok 2021 ma zupełnie inną energię, zupełnie inną wibrację, i z taką intensywnością również ja rozpoczęłam ten rok. Czyli zaczniemy od samego tego dnia, 28 stycznia. Mieliśmy w tym momencie przede wszystkim Naszą 145. ceremonią. Jak wiesz, w każdy czwartek prowadzę tak zwane uroczyste wykłady z medytacją, i tym razem na 145. ceremonii mieliśmy bardzo wyjątkowe przesłania, ale również taką bardzo fizyczną medytację połączenia ze zwierzęciem mocy czarną panterą. I to wszystko, co dokładnie teraz dzieje się wokół nas, czyli Energia strachu, niepewności, tego masowego mroku, który wszędzie czai się za każdym zakrętem tego długotrwałego strachu, ma ogromne znaczenie. I siły wyższe poprzez nasze 145. spotkanie. Y Prowadzą nas i wskazują dokładnie, co jest ważne w tym momencie, na co uważać, na co zwrócić taką szczególną uwagę, jak osiągnąć marzenia, cele mimo tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. I to było tego 28 stycznia bardzo takie wibrujące w całej przestrzeni to nasze spotkanie jak zwykle w każdy czwartek jest nas więcej i więcej i również na tym spotkaniu było więcej osób niż wcześniej i to nasze połączenie się poprzez myśli poprzez wibracje również niesamowicie wpływa na globalną sytuację na ziemi na to wszystko co się tutaj dzieje i Również na nasze życie. Czyli tak jak ja zawsze powtarzam, że zmieniasz coś w tobie, zmieniasz coś wokół ciebie, zmieniasz coś na ziemi i we wszechświecie. I to był taki wstęp, a właściwie cały już ten czas przed pełnią księżyca. W moje dłonie trafiały jak zwykle przypadkiem w cudzysłowie, bo nie ma przypadków, różne bardzo ciekawe. Prace naukowe, różne, różne wyniki badań, doświadczeń, różne bardzo interesujące materiały z różnych dziedzin, które wskazywały na coś, o czym już każdy człowiek na Ziemi dawno powinien wiedzieć: o tym, że strach jest narzędziem mroku. Narzędziem Matrixa, i poprzez strach, poprzez wszystkie stulecia, istoty demoniczne, istoty niższych wymiarów mogły wpływać na ludzi przede wszystkim, kierować ich energię w jakieś konkretne dziedziny, i przede wszystkim stosować tą swoją politykę, dziel i rządź, Politykę, która ma długotrwałe skutki, takie skutki w naszym kodzie genetycznym różne zapisy. To wszystko, co dzieje się wokół nas dokładnie w tym momencie, co znasz z całej przestrzeni. Widzisz, co dzieje się u Twoich znajomych, u Twojej rodziny, u Twoich przyjaciół, widzisz jak większość, jeszcze większość ludzi myśli, jak większość ludzi działa, i w pewnym momencie możecie to. Przerażać? Jak to jest możliwe, że już przez tyle stuleci strach był wykorzystywany przez panujących, aby panować nad masą ludzi? Jak to możliwe, że nadal te same narzędzia funkcjonują? Dlaczego ludzie tego jeszcze nie widzą? Dlaczego kręcimy się w kółko? Zwróć uwagę na to, że jesteś szczególną osobą, dlatego słuchasz tego mojego sprawozdania, jesteś szczególną duszą. Gwarantuję Ci, że starą duszą, dlatego interesują Cię te tematy. Twoja dusza przyszła tutaj na Ziemię, aby wypełnić swoją misję, swoje powołanie. I może częścią Twojego powołania jest to, żeby zrozumieć te procesy, żeby sobie to przypomnieć i żeby poinformować innych, albo żeby zmienić te zapisy w polu morfogenetycznym Ziemi, aby wprowadzić Ziemię i przede wszystkim ludzi, bo to ludzie są tutaj największym problemem na Ziemi. Gdyby nie było ludzi, to wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. Ale wprowadzić ludzi w tą nową erę, w ten nowy czas. I dlatego te wszystkie informacje, które przekazuję, są takie, takie ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, że te same mechanizmy były wykorzystywane w czasie epidemii Dżumy, epidemii Hiszpanki, epidemii wszystkich innych na świecie, ale jeżeli nie było epidemii, to były klęski, nieurodzaju i znów te same. Mechanizmy były wykorzystywane przez istoty ciemności, by wywołać strach, strach długoterminowy, długofalowy, i taki strach jest zapisany również w kodach naszej krwi, naszych ciał. Jeżeli żeśmy tego nie usunęli, jeżeli żeśmy tego nie oczyścili, to w naszym DNA, w naszym kodzie genetycznym jest to zapisane od naszych dziadów i pradziadów. Uwaga, chodzi o ciała, nie chodzi o duszę. I to wszystko ma ogromny wpływ na to, jak wygląda tutaj na Ziemi wokół nas, to wszystko w tym momencie i jak będzie wyglądać w przyszłości. I dlatego warto zastanowić się nad tym narzędziem, że wszędzie, gdziekolwiek idziemy w tym kierunku, Kierunku społeczności, kierunku systemu, kierunku wiadomości, kierunku e, rozmów z innymi ludźmi. Wszystko kręci się wokół strachu. Co by było, gdyby nagle tego strachu nie było? Warto zastanowić się, e, i poszukać sobie wyników badań, które są prowadzone cały czas, nawet teraz przez, przez różne instytuty, jak strach trwa, długotrwały wpływa na ludzką psychikę czyli nie tylko to, że pojawia się zmęczenie, zniechęcenie, brak odporności, ale również co to powoduje. W życiu ludzi, co widzimy teraz dookoła nas. W niektórych państwach wprowadzono tak zwane specjalne linie telefoniczne, gdzie można donosić jeden na drugiego, że na przykład w jakimś tam miejscu jest tak zwane skupisko ludzi, czyli dzieci mają, na przykład świętują z rodzicami urodziny jakiegoś dziecka, i wtedy jakiś taki przechylny sąsiad dzwoni na taką linię, pojawia się policja i pojawiają się mandaty, i tego rodzaju praktyki mają miejsce. Jak bardzo przypomina to praktyki stosowane w czasie procesów czarownic, że wystarczyło powiedzieć komuś, szepnąć, że tam mieszka czarownica, i już ten cały, System w ówczesnej policji, ówczesnego porządku w cudzysłowie <gryw> był Zaangażowany, że dokładnie ten sam mechanizm jest wykorzystywany, i który bazuje na strachu, bazuje na tym długotrwałym strachu i strachu niezdefiniowanym czyli mamy takie dwie różnice, prawda? Mamy strach zdefiniowany przed czymś konkretnym i wtedy nasze organizmy zupełnie inaczej reagują, niż jeżeli mamy taki strach niezdefiniowany przed czymś niekonkretnym, czego nie wiemy, nie wiemy. Nie wiemy właściwie czego się obawiamy. Obawiamy się ogólnie o naszą przyszłość, o nasze zdrowie. Przed czymś jest ten strach, czego właściwie nie widać. I taki strach długotrwały, niezdefiniowany, wywołuje również takie konflikty wewnętrzne: dziel i rządź, czyli ten jest winny te temu, że ja. Boję się o moją przyszłość. Czy poprzez to, że ktoś tam nie nosi maseczki, albo poprzez to, że ktoś tam tak się zachowuje, czy tak się zachowuje, to on jest winny tej sytuacji, w której teraz jesteśmy. To jest stary mechanizm, wykorzystywany przez, przez stulecia. Tak jak wtedy była klęska nieurodzaju, to winne były czarownice, bo to one. Zaczarowały pogodę, że była klęska nieurodzaju, albo krowa przestała dawać mleko, no to winna była ta sąsiadka, bo ona zajmowała się magią i ona rzuciła urok. Oczywiście takie sytuacje mają miejsce do dzisiaj. Są ludzie źli, ludzie, którzy zajmują się czarną magią, którzy rzucają klątwy i uroki, naturalnie, ale wówczas był to. Proceder takiego masowego szaleństwa. Tak jak dokładnie w tym momencie mamy proces masowego szaleństwa, donoszenia jeden na drugiego, które wszystkie bazują na tym samym mechanizmie. I taka była energia przed tą pełnią. Czyli te wszystkie przesłania były w polu morfogenetycznym Ziemi bardzo intensywne. Mówię o tym dlatego, że może również ty. Zauważyłaś, czy zauważyłaś coś takiego w Twoim życiu i sobie, czy zadawałaś sobie pytania, skąd nagle takie myśli, skąd nagle takie rzeczy. Dlatego mówię o tym wszystkim bardzo, bardzo dokładnie, żeby pokazać Ci, że Ty tak samo otrzymujesz różne impulsy, różne wskazówki. Tylko czasami. Ym, Dopiero gdy wiemy, że coś takiego rzeczywiście istnieje, bo ktoś inny to samo przeżywa, i ktoś inny, i ktoś inny, to wtedy staje się to takie bardziej rzeczywiste. Czasami jest tak, że otrzymujemy impulsy, i jeżeli nie mamy ludzi, którzy podobnie myślą, to mamy wrażenie, żeśmy sami zwariowali, bo jak to jest możliwe, że wszyscy idą w tym kierunku, a ja idę w tym kierunku. <grytanie> Dlatego opowiadam o tym wszystkim, żeby pokazać Ci, że są tutaj na Ziemi szczególni ludzie. Skupiam się w tym momencie na ludziach, nie chodzi mi tutaj o wszystkich ziemian, o zwierzęta, rośliny, inne istoty. Chodzi mi tutaj o ludzi, ponieważ teraz z Tobą się komunikuję, Ty jesteś człowiekiem w tym wcieleniu, przynajmniej, którzy. Mają szczególne właściwości, którzy widzą więcej, słyszą więcej, ale takie talenty można w sobie rozwinąć. I takie talenty również można w sobie ćwiczyć i pogłębiać na zasadzie praktyka czyni mistrza. Czyli, jeżeli już otrzymujesz jakieś wskazówki, nagle zaczynasz myśleć inaczej niż inni, nagle zaczynasz czuć inaczej niż inni i masz wrażenie, że Ee, że jesteś taką białą owcą wśród czarnego stada, o nazwijmy to tak, że nikt cię nie rozumie, to pamiętaj o tym, że jest nas bardzo mało, jest nas może 2% na ziemi w tej chwili, a jednak to 98% jest takich normalnych ludzi, którzy jeszcze nie zdają sobie z wielu. Rzeczy sprawy, ale dlatego jesteśmy tymi wybranymi duszami, które wiedzą więcej, żeby również pomóc i przekazać tą wiedzę. Oczywiście nie tak um, kawa na ławę, tylko delikatnie dopasować do odbiorcy, bo jeżeli. Tak, wyłożymy kawę na ławę, to możemy czasami kogoś po prostu przestraszyć i do czegoś zniechęcić, a jeżeli tak powolutku, delikatnie, ale systematycznie przekazujemy tą wiedzę dalej, to zmieniamy bardzo wiele tutaj wokół nas. Czyli 28 stycznia mieliśmy naszą 145. ceremonię medytację z czarną panterą. Tam również mówiłam o strachu i o tym, jak wszelkie strachy i obawy pokonać. A następnie mieliśmy 94. rytuał dla Matki Ziemi Wilcza pełnia Księżyca. No i oczywiście była to pierwsza pełnia w tym nowym roku pełnia w znaku Lwa. I o tej pełni teraz będę z Tobą rozmawiać. Za chwileczkę przejdę do mojego sprawozdania osobistego, ale teraz jeszcze dwa, trzy zdania na ten temat, co działo się w tym czasie od pełni do dzisiaj i dlaczego dopiero dzisiaj moje sprawozdanie. Czyli po 94. Rytuale dla Matki Ziemi, o którym za chwileczkę opowiem i tu od razu uprzedzam z góry, że to będą bardzo wyjątkowe przesłania, więc warto sobie może teraz przerwać moje nagranie, przygotować sobie herbatę, bo będzie to dosyć długie, to wszystko co chciałabym Ci przekazać, co wszystko co jest ważne i co również dla Twojego życia ma ogromne znaczenie. Po rytuale pełni był oczywiście jeszcze rytuał świec intencyjnych, pełni księżyca i jak w każdy nów i w każdą pełnię są duże rytuały świec intencyjnych i dla mnie jest to ogromny nakład energetyczny, bo zwróć uwagę, że w czwartek, czyli w dzień, e, oczywiście czwartek e, to jest bardzo wyjątkowy dzień Jowisza, czyli najwyższej energii, inspiracji, motywacji, takiego, takiej boskiej wręcz e, wskazówki, była nie tylko ceremonia, później był rytuał dla matki Ziemi, ale również był rytuał świec intencyjnych, więc możesz sobie wyobrazić, że przez kolejne dwa dni e, oczywiście musiałam wysłać wszystkie podsumowania e, do rytuału świec intencyjnych dla każdej osoby, która brała udział, ale przede wszystkim musiałam również. Odpocząć od tych wyższych energii, zregenerować moje ciało i przez kolejne dwa dni bardzo intensywnie pracowałam w magicznej oazie, ponieważ mamy w tym momencie sezon sadzenia drzew, ale również wysiewania różnych nasionek. Trzeba było wszystko przygotować, także był to dzień bardzo taki intensywny dla mnie w dziedzinie pracy z ziemią, uziemiania. I następnie skomasowały się Kolejne bardzo ważne rzeczy, a mianowicie już 1 lutego było święto nie tylko Świętej Brygidy, czyli Imbolg, który w Polsce świętujemy 2-2, drugiego drugiego, czyli Święto Matki Boskiej Gromnicznej. To był naturalnie bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ tego dnia wystartowała nowa odsłona Akademii Omen Sententia, czyli Akademii Wiedzy Wyższej, Wiedzy Tajemnej, którą prowadzę już od wielu, 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 wielu lat, ale która była wcześniej w innej formie. Teraz ta akademia jest w takiej formie dostępnej praktycznie dla każdej osoby, którą interesują wykłady, którą interesują kursy, szkolenia z zakresu duchowości, rozwoju osobistego, z zakresu magii, z zakresu rytualistyki. I wszystkiego tego, co z tym związane. I oczywiście, jak każdy start, to pewne rzeczy są również techniczne, które trzeba przetestować, sprawdzić, gdzie, gdzie wszystko musi idealnie funkcjonować, więc był to czas bardzo intensywny, intensywnej pracy nad nowym sklepem akademii, gdzie można sobie poszczególne wykłady zamówić, można z nich korzystać, i stale pojawiają się nowe, ponieważ Wszystkie moje uroczyste wykłady z medytacją, ale również wszystkie inne moje wykłady, moje, moje nagrania, moje słuchowiska będą w tym sklepie dostępne. Czyli również takie, które nie były gdzieś tak oficjalnie publikowane, ale uważam, że są ważne i dla tych wszystkich osób, które chcą rozwinąć swoje własne talenty, które chcą rozwinąć zdolności, które chcą, Osiągnąć wyższe umiejętności w materializacji marzeń i pragnień, to musi trafić w Wasze ręce. Czyli to wszystko będzie powolutku, krok po kroku, uzupełniane w Akademii Omen Sententia. I oczywiście tego dnia, 1 lutego, miał również miejsce kolejny duży rytuał świec intencyjnych, czyli świętej brygidi Imbolg. i dla mnie również był to ogromnie intensywny czas pracy i później po rytuale podsumowania każdej świecy przesłania do każdego uczestnika. To jest bardzo, bardzo pracochłonne. Wszystko to jest zrobione ręcznie, indywidualnie i dlatego kosztuje mnie mnóstwo energii, mnóstwo mnóstwo czasu, czyli to wysłanie podsumowania, ponieważ każda świeca Spala się inaczej, różne rzeczy się dzieją i do każdej świecy, nawet jeżeli ktoś zamawia 10 czy 20 różnych świec w różnych intencjach, to do każdej świecy wysyłam to podsumowanie indywidualnie osobno, czyli do każdej świecy, do każdego tematu i możesz sobie wyobrazić, że jest to niesamowita praca, która czasami zajmuje mi nawet cały dzień, od rana do wieczora, aby to wszystko spisać, aby to wszystko przekazać, aby to wszystko wysłać, w te poszczególne maile i jest to bardzo, bardzo intensywny czas. No i teraz 11 lutego mamy kolejny duży rytuał świec intensyjnych, ponieważ jest to bardzo wyjątkowy nów księżyca, tak zwany szafirowy nów księżyca, także już przygotowania do tego nowiu trwają, ponieważ dla mnie to jest również ogromny czas, który... Inwestuję w przygotowanie takiego dużego rytuału świec intencyjnych, bo ja wiesz, świece intencyjne można u mnie zamawiać praktycznie cały czas, ale jeżeli jest taki rytuał duży, zbiorczy, dopasowany do szczególnej energii, energii nowiu, energii pełni, to wszystko musi być bardzo dokładnie przygotowane, ponieważ w tym czasie wykonuje bardzo dużo świec, bardzo dużo intencji, więc i ja muszę być świetnie przygotowana fizycznie, psychicznie. Energetycznie musi być idealnie oczyszczona, miejsce musi być przygotowane, miejsca muszą być przygotowane. Jeżeli tych świec jest bardzo dużo, to czasami potrzebuje aż trzy świątynie, żeby wszystko było zabezpieczone. Ponieważ świece palą się 2, do 12 godzin, jedna świeca, każda musi mieć swoje miejsce, każda musi być zabezpieczona przez ten czas tych 12 godzin, aby no, wszystko było bezpieczne, prawda? Czyli i energetycznie, ale również fizycznie jest to ogień, i, i musi to mieć ręce i nogi. I samo przygotowanie, ponieważ jeżeli to jest szafirowy nów księżyca, to są konieczne różne dodatki, które trzeba zgromadzić, które trzeba może wysuszyć, które trzeba przygotować, dopasowane do, do konkretnej energii, konkretnego nowiu czy konkretnej. Także już w tym momencie moje prace trwają, i dlatego dopiero dzisiaj moje sprawozdanie osobiste z naszego 94. rytuału dla Matki Ziemi. Wszystkie przesłania jednak, wszystko to, co się wydarzyło, ja sobie nagrałam już w formie audio zaraz po naszym rytuale, w takim maksymalnym skrócie i przed chwileczką odsłuchałam to wszystko, zapisałam wszystko to, co ważne, aby przekazać Ci każdą z tych informacji i aby. Hmm, aby ubrać to w słowa. Ponieważ pierwsza część 94 rytuału dla Matki Ziemi była bardzo, nazwijmy to tak, wyjątkowa, inna niż zwykle. Tylko raz mieliśmy coś podobnego. Pamiętasz, jak omawiałam Black Go? Omawiałam wtedy tą tak zwaną ropę naftową. Inteligentną substancję, która, która wywołała takie niesamowite rzeczy na ziemi. Wtedy było to bardzo podobne, to było wiele, wiele lat temu już, ale na tym 94. rytuale dla Matki Ziemi wydarzyły się rzeczy, które mają ogromne znaczenie dla każdego z nas. Chodzi oczywiście o to, co dzieje się teraz na Ziemi chodzi o te sztuczne płyny, sztuczne substancje, manipulowane genetycznie, które zostały stworzone, aby wszczepić je ludziom i zmienić nasz kod genetyczny naszych ciał. Więc o tym chciałabym za chwileczkę ci opowiedzieć i idealnie ubrać to w słowa. Wybacz, jeżeli będę czasami szukać odpowiedniego sformułowania, ponieważ chciałabym, aby to wszystko było jasne, ale jednocześnie 22 minuty 22 w tym momencie mówiłam już do Ciebie właśnie zerknęłam na, na, na wyświetlacz. No, jeżeli nie ma to jakiegoś znaczenia symbolicznego, to ja nie wiem, że w tym momencie akurat o tym mówię. I dlatego wybacz mi, jeżeli będę mówiła bardzo symbolicznie, bardzo obrazowo, ponieważ chciałabym, aby to wideo. Zostało opublikowane na serwisach społecznościowych, a jeżeli użyją nieodpowiednich słów, nazwijmy to tak, czy odpowiednich ym, dla sztucznej inteligencji, to to wideo zostanie ym, sfiltrowane i odrzucone przez, ym, przez te mechanizmy, które w tej chwili ym, funkcjonują. Dlatego będę starała się owijać w bawełnę, dobrze, żebyśmy się dobrze rozumieli. Okej, okay, ale ty w Twoim sercu dokładnie wiesz, o czym będę opowiadać. Zaczynajmy więc. 23. minuta 18. Zaczynam sprawozdanie z rytuału dla Matki Ziemi. 94. rytuał dla Matki Ziemi 28 stycznia. Rozpoczęłam oczywiście od. Stworzenia magicznego kręgu. Rytuał odbył się na moim śnieżno-białym tarasie, na mitycznej Atlantydzie, na Wyspie Maderze, w magicznej oazie. Było bardzo zimno. Było przenikliwie zimno i ta energia była. Nie aż taka, można to nazwać, e, kryształowa, śnieżna, jak na ostatnim rytuale dla Matki Ziemi, ale taka bardzo świeża, bardzo taka orzeźwiająca. Miałam tym razem e, suknię ze srebrnego aksamitu e, z czerwonym haftem, e, którą stworzyła dla mnie Ania. Ty znasz tą suknię, miałam ją kiedyś już ubra, ubraną na jednym filmie na YouTube. I miałam czerwony... Szal. Mój przewodnik nakazał mi ubrać czerwony szal, ponieważ w ostatnim czasie były bardzo intensywne ataki energetyczne na mnie, szczególnie w tym momencie, gdy wystartowała Akademia Omen Sententia. Możesz się domyślać dlaczego, ponieważ byłam pierwszą osobą, która stworzyła taką akademię, Akademię Sztuki Magicznej, wiele, wiele, wiele lat temu w języku polskim i później pojawiły się różne kopie i te kopie... Egzystują do dzisiaj pod, pod nazwą Akademii, oczywiście inną, ale zawsze jestem człon Akademii i te osoby czuły się bardzo zagrożone tym, że nagle Akademia Omen Sententia staje się dostępna dla każdego, a nie tylko dla osób, które mają wyższe wykształcenie, dwa języki obce i tak dalej, jak było to wcześniej. Czyli mój przewodnik powiedział, że mam ubrać czerwony płaszcz, odpowiednio się zabezpieczyć, wszystko przygotować. To pomijam, ponieważ to jest w każdym rytuale dokładnie tak samo. Gdy przybyłam na mój śnieżno-biały taras, to były chmury na niebie. Nie było widać ani księżyca, ani nie było widać gwiazd, zupełnie nic. I gdy stworzyłam magiczny krąg, to pierwsze co. Odczułam, że jestem jakby sama na środku oceanu i nie ma nikogo. To było bardzo dziwne odczucie. To było takie odczucie, jakby nagle wszystkie połączenia nie były aktywne. I wtedy moja dusza zdecydowała się, po raz chyba pierwszy, albo przynajmniej w tym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, żeby coś takiego miało kiedyś miejsce. Przywołać strażników światła i wojowników światła, ale tak bardzo stanowczo. Ponieważ na wielu rytuałach było tak, że ja przywołuję strażników światła, wojowników światła, ale jest to tylko taka myśl wysłana do tych, którzy są gotowi i którzy biorą udział w rytuale, czy są gotowi na to, by się połączyć i w tym momencie ten rytuał razem ze mną przeprowadzić. Natomiast tym razem. Były takie zakłócenia w polu morfogenetycznym Ziemi wywołane przez istotę roku, że konieczny był apel, czyli typowe wezwanie. I gdy wysłałam ten apel, wysłałam to wezwanie do Wszechświata, to wyglądało tak, że wysłałam je do, do Wszechświata, w górę, ono się... Jak, jak to zazwyczaj nazywam, odbija od tęczowych granic uniwersum, czyli wysłałam je tylko w takiej wibracji, aby pozostało to mniej więcej na tym y, poziomie Ziemi i troszeczkę naszej galaktyki, nie dalej, nie aż do samego źródła, i przywołałam wszystkich, wojownik strażników i wojowników światła, ale typowo przywołałam przy pomocy mojej wolnej woli, czyli takie wezwanie. Wszystkich, którzy powinni stawić się na ten rytuał. Co się mianowicie stało. Gdy zaczęłam analizować te energię później, yy, widziałam, że ataki. Istot mroku, istot demonicznych skupiły się w ostatnim czasie właśnie na strażnikach światła, wojownikach światła i pracownikach światła, ponieważ oni wiedzą, że my jesteśmy ich największym dla nich niebezpieczeństwem, że poprzez nasze działania cały ten system mroku się rozpada, cała ta sieć mroku się rozpada, że nie mogą tak szybko osiągnąć swoich celów jakby tego chcieli, mimo tego że są naprawdę szybcy i tutaj trzeba im to zostawić e, idą błyskawicznie do przodu i dlatego w tym rytuale dla Matki Ziemi były pewne działania, które które opierały się na wręcz nazwijmy to tak Znowu szukam odpowiedniego słowa. Wcześniej te nasze działania były takie bardziej delikatne. Natomiast w tym rytuale dla Matki Ziemi były bardzo dokładne, bardzo skoncentrowane na osiągnięciu celu, bardzo wręcz takie energiczne, inne niż zwykle, ponieważ to wszystko zaszło już zbyt daleko i nie możemy już tak delikatnie działać jak wcześniej. No ale przechodzimy dalej. I przywołałam strażników i wojowników światła, i w tym momencie stało się coś niesamowitego. Ten mój apel zaczął się rozchodzić, jak taka wibracja, taki wysoki ton w przestrzeni tak jakby taka bardzo wysoka frekwencja, która rozchodzi się z prędkością światła, o nazwijmy to tak, czyli moje wezwanie, mój apel, moje przywołanie było takie, jak, jak takie promienie, nazwijmy to tak, o bardzo wysokiej, wysokiego dźwięku, który rozchodził się wszędzie dookoła i ta wibracja otworzyła portal. Po raz kolejny portal się otworzył nade mną, i w tym momencie, gdy ten portal się otworzył, otworzyłam oczy, popatrzyłam w niebo i nie było nade mną nawet jednej chmurki czyli jak zwykle działam jak czembaster, czyli rozbijacz chmur. <grym> Ta energia działa niesamowicie i dokładnie tak, w tym momencie znów się stało. Wszystkie chmury się rozeszły nade mną, dokładnie przede mną na wschodzie księżyc w pełni. Wszystkie gwiazdy po mojej prawej stronie gwiazdozbiór Oriona, bardzo intensywny w tym momencie. No i oczywiście wszystkie inne gwiazdozbiory, które były tuż wokół Księżyca widoczne. W tym momencie otwiera się portal, i przez ten portal spływają istoty ze światła. Tym razem znów wojownicy i strażnicy światła, czyli tym razem nie było istot, które mają za zadanie przekazywanie pewnych informacji, nauczanie, leczenie itd. Jak miało to miejsce na jednym z poprzednich rytuałów dla Matki Ziemi, tym razem byli to typowo wojownicy i strażnicy światła. I jak to wyglądało? W tym momencie, gdy ja wysłałam to wezwanie, to już widziałam, że zapalają się na Ziemi. Światełka. Ten odgłos w tle to jest. Po, posłuchaj. To jest deszcz w magicznej osi. <grym> Czyli to zauważyłam, że światełka takie zapalają się na ziemi, i zaczęłam czuć tutaj strażnik światła, tutaj wojownik światła. I tak powolutku zapalały się te światełka, i w tym momencie, gdy ten portal się otworzył. Gradobicie i burza. Po raz kolejny gradobicie. Czy nie było to ostatnie? Omawiałam również coś dla ciebie, i, i też było gradobicie. W tej chwili również. No, niesamowicie. W magicznej oazie na mitycznej Atlantydzie, na wyspie Maderze, gradobicie kuleczki lodu. Wielkości, no, nieduże tak, pół, pół centymetra, czyli 3-4 mm. 5 milimetrów. No, teraz troszeczkę większe. <laughs> Zaraz będzie wszystko zasypane. Na moim Instagramie z pewnością były widoczne ostatnio zdjęcia, prawda? Z ostatniego gradobicia. Dobrze, wszystkie drzewa posadzone, roślinki wysiane, a tutaj gradobicia. No, ale wracajmy do naszego rytuału dla Matki Ziemi. W tym momencie, gdy ten portal się otworzył, to te istoty, które zeszły na Ziemię, Spłynęły dokładnie w te miejsca, które były ciemne, które były czarne. Można sobie to tak wyobrazić, że są mniej więcej takie same odległości pomiędzy wojownikiem, strażnikiem światła, kolejnym wojownikiem, kolejnym strażnikiem, kolejnym strażnikiem, i na niektórych obszarach na Ziemi były czarne plamy. Czyli albo wojownicy zostali całkowicie zablokowani, albo unicestwieni, albo strażnicy zostali zablokowani lub unicestwieni, i w te miejsca z wszechświata spłynęły nowe dusze, które istoty, które w tym miejscu jak gdyby zajęły to miejsce, które było wolne, które było ciemne. W tym momencie taka niesamowita, przepiękna, wręcz spirala, można tak powiedzieć, światła powstała na całej Ziemi. I każdy z bojowników, każdy ze strażników światła aktywował w sobie tą całą swoją siłę, całą swoją moc i połączenie z tym, który był najbliżej niego. To było przepiękne, to wyglądało tak cudownie. Gwiazdy. Które wysyłają promienie do kolejnej gwiazdy, która jest tuż obok, i obok, i obok. Ileś tam tych promieni, czyli te gwiazdy się tak rozszerzają i łączą się ze sobą wzajemnie. No, coś pięknego. I w pewnym momencie siły wyższe zdecydowały, że ta energia połączy się również z moją energią, czyli ja byłam, jak gdyby w centrum. Ode mnie wychodziły również takie promienie, ale grubsze i większe i były zasilane przez tych wszystkich wojowników i strażników światła, mimo tego, że oni zasilali się i wspierali się również wzajemnie. To było przepiękne, przepiękne. To już sam wygląd tego, co się wydarzyło był, był wyjątkowy. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, jakie zadania przede mną. I dlaczego to wsparcie jest tak ogromne? I co się zaczęło dziać? W tym momencie, w tym momencie dokładnie, były ze mną moje kociaki, czyli było kilka kociaków dwa czarne, dwa białe, chyba ten rudy również był, czy przyszedł jako ostatni, i one nagle zaczęły szaleć. Po prostu, jak wyczuły tą energię, to zaczęły biegać, skakać, no niesamowicie. Musiałam w tym momencie przerwać rytuał i doprowadzić je do porządku. Po prostu oszalały, przez tą energię, ale oszalały tak pozytywnie, zaczęły się bawić. Szaleć tak z takim pozytywnym nastawieniem, to znaczy nie bić się między sobą, tylko taką piękną energią takiej zabawy, takiej radości. No, ale niestety na moim śnieżnobiałym tarasie nie było dla nich miejsca, ponieważ nie ma takiej możliwości, żeby one wchodziły gdzieś w granice kręgu, bo do kręgu one nie wchodzą, ale gdzieś w granice kręgu i, i żeby ta energia mogłaby być dla nich niebezpieczna. Więc doprowadziłam je do porządku. I gdy znów zostałam sama, ponownie wzmocniłam magiczny krąg, ponownie połączyłam się i wróciłam do tego punktu wyjścia. Na szczęście wszyscy wojownicy i strażnicy światła jeszcze na mnie czekali, widząc chyba, co się dzieje. Co się dzieje w tym momencie? Dobrze, to już mamy. Ok, co się zaczyna? Zaczyna się coś niesamowitego. W tym momencie, gdy nasza energia się połączyła, i gdy ja już ponownie znów byłam w formie, nazwijmy to tak w cudzysłowiu, znowu byłam skoncentrowana na tym, gdzie jestem, kim jestem i co robię, w tym momencie portal ponownie się otworzył. Czyli poprzez naszą wibrację, poprzez nasze niesamowite światło, znów ten portal się otworzył i widziałam. Mnie, to znaczy nie mnie cieleśnie, tylko moją duszę. Moja dusza troszeczkę inaczej wygląda. Gdy stoję ode mnie, otwiera się ten portal jak taki wielki lejek do wszechświata. świata. Ja jestem w tym miejscu, gdzie jest wąskie, gdzie przez lejek coś się, coś się wlewa, to ja jestem w tym miejscu, gdzie. Gdzie to wchodzi, na przykład do butelki, albo gdzieś się tam ym, roz, rozlewa wokół. Czyli ta duża część jest w kierunku wszechświata, a ja jestem tym, tym końcem tego lejka, nazwijmy to tak. I w tym momencie to wyglądało tak pięknie, że nie sposób tego opisać słowami. Przede mną księżyc, dokładnie przede mną, na samym środku portalu. Portal otwarty jako takie niesamowite światło do wszechświata, które kończyło się we mnie. Nadeszły bardzo delikatne chmury, które gdy przykryły księżyc, to z tego księżyca powstało zjawisko, które jest tak piękne, jakby księżyc stał się takim słońcem. Czyli poprzez te chmury, Wychodziły takie promienie we wszystkich kierunkach, te promienie, i te promienie miały kolor tęczy. To było coś pięknego. Tak jakby zjawisko brokenu, czyli to zjawisko, które występuje na górze broken, ale również w polskich tatrach, w Sudetach. Tylko, że dodatkowo jeszcze z tego księżyca wychodziły te promienie w tych kolorach tęczy. No coś pięknego. W życiu nie widziałam czegoś tak pięknego. I w tym momencie moja dusza wysłała apel do źródła. W tym momencie moja dusza wysłała bardzo piękny, bardzo wzniosły i taki, nazwijmy to, że gdy sobie o tym pomyślę, to mi łzy napływają do oczu. Taki apel o pomoc, do energii źródła. O pomoc dla Ziemi, i dla Ziemian. Ponieważ ta sytuacja, w której w tym momencie się znajdujemy, to jest sytuacja bardzo trudna i bardzo ciężka. Przede wszystkim dla Ziemi. Tutaj nie chodzi tylko o ludzi. Tutaj chodzi o całą Ziemię. Wszystkie istoty, które tutaj mieszkają. Te istoty boskie, no bo dla istot demonicznych to oni mają raj, prawda, tutaj, w tym momencie. Czym więcej negatywnych energii, czym więcej strachu, czym więcej cierpienia, to oni się czują, jakby to już było wszystko ich, jakby to już było piekło. I, I ten apel poszedł do źródła z taką prędkością światła, i na początku myślałam, że ten apel zostanie tylko przeze mnie wysłany, taka prośba o pomoc, prośba o wsparcie, ale ten apel został od razu wysłuchany. Od razu, po tym, gdy wypowiedziałam ten apel na takiej zasadzie, że po co jest tutaj moja dusza na ziemi, że w jakim stanie to wszystko się tutaj znajduje, yy, jaka sytuacja stoi przed nami, yy, jakie są plany w istotnym roku i tak dalej, i prośba o wsparcie. Od razu z energii źródła, przyszło światło, przyszło. Przyszła taka odpowiedź, nazwijmy to taki laser, czyli światło wręcz laserowe, o bardzo jasnej energii, bardzo takiej wibracji, której nie sposób opisać, bo jest tak rzadka tutaj na Ziemi, że, że trudno sobie ją wyobrazić. I ten laser przeszedł przeze mnie i. Zostało mi jak gdyby przekazane, co mam zrobić. To światło przechodziło przeze mnie, a ja miałam wystawić moje dłonie tak, otwartą tą częścią, tak jak zazwyczaj znasz to z naszych ceremonii, gdy przekazuję do ciebie energię, tylko bardziej te dłonie jeszcze bardziej um, wyprostowane, i że mam się przekręcić od wschodu na południe, na zachód i na północ. I tak kręciłam się, a to światło, ten laser, naświetlał tutaj wszystko na Ziemi. Czyli to była czysta energia źródła, która przechodziła przez przeze mnie, przez moją duszę i poprzez moje ciało przez moje czakry dłoni naświetlało Ziemię dookoła czyli we wszystkich kierunkach prawda? Wszystkie kierunki wschód, południe, zachód i północ. Ja na początku nie wiedziałam, co to jest za energia, co ona ma wywołać, ale pamiętasz, siły wyższe mówiły nam o tym, że nastąpi naświetlanie Ziemi. Pamiętasz, mówiły nam o tym chyba na ostatnim rytuale dla Matki Ziemi. I to, co się wydarzyło, to było niesamowite ta energia energia źródła czyli energia boska porządku boskiego porządku boskiej sprawiedliwości najwyższa wibracja wpływała na wszystko co sztuczne co zostało stworzone przez istotę mroku ze szczególnym naciskiem na płyny uwaga teraz będę mówiła symbolicznie Płyny, które zostały stworzone sztucznie, które bazują na energii demonicznej, czyli zniszczenia boskiego kodu genetycznego. Płyny, które zostały stworzone po to, żeby zniszczyć kod DNA, czyli ten prawdziwy boski kod, które zostały stworzone po to, aby, aby zmienić DNA, aby aby również usunąć wolną wolę z człowieka, na przykład. Płyny, które zostały stworzone po to, żeby tak wpłynąć na ciało ludzi, by nie, nie mieli oni połączenia ze swoją duszą wyższą, czyli również z energią boską, z energią wyższą, by stali się tylko maszynami. Płyny, które zostały stworzone, po to, aby rezonować ze sztuczną technologią, ze sztuczną, sztuczną inteligencją, nazwijmy to tak. Płyny, które zostały stworzone po to, aby zaznaczyć tych, którzy przyjmą z nami bestii. I teraz tutaj należy rozróżnić pomiędzy ludźmi, którzy świadomie przyjmują te płyny z wygodnictwa, Albo ze strachu i przyjmują je na zasadzie wolnej woli, że chcą to mieć, chcą to dostać, bo chcą mieć łatwiej w życiu, bo chcą korzystać z pewnych udogodnień, bo chcą się niby zabezpieczyć przed czymś. Czyli na zasadzie wolnej woli podpisują pakt z diabłem. Uwaga, ja mówiłam, że to będzie ciężkie nagranie. Czyli ci, którzy z wolnej woli przyjmują z nami bestii. I na zasadzie wolnej woli przyjmują, przyjm podpisują ten pakt z diabłem. To jest zupełnie coś innego niż ci, którzy zostają do tego zmuszeni i którym to zostanie, ten płyn wprowadzony na siłę. To jest coś zupełnie innego, o tym należy pamiętać, bo to jest dokładnie tak jak w procesach czarownic. Nie wiem, czy pamiętasz to, że. Osoby, które były posądzone o, o czary, były torturowane. Dlaczego one były torturowane? Dlaczego im sprawiano ból i cierpienie? Czego od nich żądano? Że mają się przyznać do tego, że są w pakcie z diabłem. Prawda? Czyli te osoby miały, miały na zasadzie swojej wolnej woli powiedzieć, że są w pakcie z diabłem. Nie wiem, czy to jest dla ciebie jasne, że to jest dokładnie to samo. Że ile było czarownic czy czarowników, tak zwanych w cudzysłowie, którzy zginęli na stosach, zginie, zginęli w ogromnych cierpieniach, na torturach, bo nie przyznali się do tego, że są w pakcie z diabłem. Czyli cały czas to negowali. A ile zginęło na stosach, którzy dla świętego spokoju, bo już nie mogąc wytrzymać tych cierpień, przyznali się, że są w pakcie z diabłem. I to jest również ogromna różnica z tym, co dzieje się z duszą w takim momencie. Czyli gdy opowiadam Ci o tym, co ma tutaj miejsce z tymi płynami, również należy rozróżnić pomiędzy tymi, którzy przyjęli z nami bestii, świadomie na zasadzie swojej wolnej woli, że tego chcą, a tymi, którym to zostało na przykład wprowadzone bez ich wiedzy, bez ich woli na siłę. I teraz tak, co się wydarzyło? Wydarzyło się coś niesamowitego, ta energia ze źródła poprzez to naświetlanie laserowe powodowała, że te płyny zaczęły się wręcz gotować. To była tak wysoka frekwencja, że te. Sztuczne płyny, sztuczne stworzone mieszanki, nazwijmy to tak, zaczęły tak, jakby, jakbyśmy widzieli po prostu, że coś się gotuje. I co widziałam w tym momencie? Widziałam w tym momencie obrazy, które mogą być przerażające dla niektórych. Widziałam wypadki samochodowe, gdzie wywracają się ciężarówki, które przewoziły te płyny. Widziałam Różne takie, znowu będę mówić tutaj bardzo, bardzo symbolicznie z tych względów, o których mówiłam na początku. Czyli widziałam różne budynki, w których te płyny zaczynały się gotować i wybijać te zabezpieczenia, i potem te osoby, które były odpowiedzialne za to, żeby ten płyn wprowadzić do ludzkiego organizmu, nagle brały to do ręki i to było zepsute. To się nie nadawało do użycia. Widziałam, jak te płyny zaczynają się gotować w ciałach tych, którzy je przyjęli świadomie na zasadzie wolnej woli. I widziałam, że bardzo dużo ludzi umiera. Bardzo dużo ludzi zostało unicestwionych. To wyglądało tak, jakby ten laser nagle aktywował ten płyn, tą truciznę poprzez to zniszczenie i w tych ludziach, którzy mieli w sobie dużo światła, czyli również przypuszczam, że tych, którzy przyjęli to, bo zostali do tego zmuszeni, którym to zostało wprowadzone, może w jakichś więzieniach, może w jakiś innych miejscach, ich organizm, ich światło, które mieli w sobie, Potrafiło tą truciznę, jak gdyby otoczyć taką otoczką i deaktywować. A ci ludzie, którzy byli czarni, ciemni, ich dusze były takie czarne, ciemne, bo oni świadomie podpisali ten pakt nazwijmy to tak albo również poprzez ich poprzednie działania. Ponieważ tutaj również chodzi o tą wibrację, jaką ma dana dusza już poprzez te wszystkie poprzednie wcielenia, i tutaj w tym, w tym momencie, teraz tego sądu ostatecznego, nazwijmy to tak, było mnóstwo momentów, gdzie można było się obudzić, gdzie można było jakieś karmiczne rzeczy zakończyć, oczyścić i tak dalej, ale jest mnóstwo, tysiące, jak nie więcej, ludzi na Ziemi, którzy, którym jest dobrze z tą ciemnością. Którzy poddają się tej ciemności z wygodnictwa, na przykład, i którzy nawet służą tej ciemności, czyli takie osoby, które niszczą inny, które szkodzą innym, ale nie na takiej zasadzie, że raz, bo z jakichś tam powodów, tylko które robią to cały czas systematycznie. I ty takich ludzi znasz na pewno w twoim otoczeniu, że są ludzie, którzy tylko patrzą, jak mogą komuś. Nazwijmy tak bardzo brzydko przyłożyć: jak mogą komuś zaszkodzić, jak mogą kogoś zdenerwować, jak mogą komuś zatruć dzień. Ci ludzie byli unicestwiani przez tą energię. Ja, jako Maria Bukardi, nie wiem, w jakim okresie czasu to nastąpi. Z tego, co widziałam w późniejszej, drugiej części rytuału dla Matki Ziemi, może to potrwać przez kilka lat, czyli ta energia została wysłana, ale ten proces unicestwiania będzie działał przez dłuższy czas. Dlatego, dlaczego cię o tym mówię? O tym, że będziesz widzieć, że mnóstwo ludzi będzie umierać. Będzie mnóstwo ludzi umierać. Na to, na tamto, oficjalne wersje naturalnie będą inne niż rzeczywistość, ale ty już wiesz, dlaczego będą umierać. Mówić to dlatego, żebyś nie bała się i nie bał, bo poprzez te spotkania, poprzez to, że bierzesz udział w rytuałach dla Matki Ziemi, poprzez to, że tego wszystkiego słuchasz, twoje wibracje są wyższe niż takich ludzi. No chyba, że jesteś osobą, która tutaj słucha tego tylko dlatego, żeby wyszukać moje słabe punkty i znów uderzyć w coś, robić jakieś rytuały na mnie, e, czy sobie eksperymentować z innymi rzeczami. No to tutaj to może być przestroga. Taka, Taka ostatnia, jedna z ostatnich. Okej, okay, idziemy dalej. Patrzę tutaj na moje notatki. Dobrze. To jest wszystko, co Ci przekazałam w tym momencie. Naświetlenie, idziemy dalej. Okej, okay. dobrze. To jest wszystko w tej pierwszej części, co wydarzyło się w pierwszej części rytuału dla matki ziemi. Po tej części tego typowego wpłynięcia na te substancje i również tego rozbicia jak gdyby tych substancji nastąpił spokój i cisza. To był taki spokój i taka cisza, jakby nigdy nic, jakby nigdy się nic nie stało, jakby wszyscy wymarli, o tak się mówi. No dokładnie taka była cisza, ponieważ u nas jest godzina policyjna i u nas już o godzinie 19, tutaj na mitycznej Atlantydzie, już jest taka cisza, jak gdzieś w środku jakiejś, jakiegoś, nie wiem, bezludzia, czy na pustyni. I teraz kolejna rzecz. Kolejna rzecz, dokładnie. Godzina 22 czasu polskiego. O godzinie 22 czasu polskiego um, usłyszałam, że jest to ten czas, ponieważ dzwony kościelne wybiły ten czas, i od razu również poczułam Was, uczestników, bardzo intensywnie. Od razu takie dodatkowe światełka dochodziły. Chociaż niektóre z tych światełek były już od samego początku, czyli były już wcześniej, zaraz po w tym momencie, gdy Was wezwałam, ponieważ niektórzy z Was są wojownikami, strażnikami światła. Ale doszło bardzo dużo innych światełek, takich o innej wibracji, nie wojowników i nie strażników światła. Przywitałam się z Wami, a następnie rozpoczęła się ta druga część. Druga część yy, druga część była bardzo wyjątkowa dlatego że na pewno spotykasz się z tym że yy, są jak gdyby już na ziemi tak jak gdyby dwie przestrzenie. Mówi się o tym 3D i 5D, czyli trzeciej gęstości, piątej gęstości, że ci, którzy są już bardziej świadomi, to oni już są na tej wyższej wibracji, a ci mniej świadomi na tej niższej wibracji. Ja nie będę używać tych słów, których używa się ogólnie. Tym mnie znasz, ja zawsze używam bardzo prostych słów. Dlaczego? Ponieważ te wszystkie słowa. Zostały już częściowo zaprogramowane przez istoty roku, i oni wykorzystują pewne słowa, żeby wkraść się w zaufanie, wkraść się w łaski, wykorzystują świetliste słowa, nadając im inne znaczenie. I dlatego nie będę używać takich słów, ale chodzi tu mniej więcej o coś takiego, że w tym momencie tego połączenia znów otworzył się portal. Ten portal otworzył się i spłynęło światło o innej wibracji niż wcześniej. Takie światło, które znamy z naszych rytuałów dla Matki Ziemi. I to światło zaczęło spływać na nas, czyli na Strażników Światła, Wojowników Światła, na mnie oraz na wszystkie te istotki, które połączyły się w tym momencie, których funkcje są inne tutaj na Ziemi, inne powołanie, inne misje. I to światło, było takie silne między nami, a nie przechodziło niżej. I w tym momencie to było takie, takie niesamowicie obrazowe. Taki wyższy wymiar tych istot światła, tych istot świetlistych na wyższych wibracjach. Taka czarna kreska, czy inna kreska z innego, można sobie to tak wyobrazić. I na dole ten normalny wymiar, taki szary bury i ponury. No, dokładnie tak to wyglądało. No, strasznie to wyglądało. I w tym momencie, gdy moja dusza to zobaczyła, że to światło z wszechświata spływa tylko na nas, to odczuła coś takiego, że my sobie tutaj tworzymy taki święty świat, święty wymiar. U nas jest wszystko super, u nas jest, nazwijmy to tak, raj na Ziemi, żyjemy w raju na Ziemi. Ale co z tymi innymi, którzy jeszcze są w tym bagnie? Ja nie mówię o tych, co są już zgubieni, ale mówię o tych, którzy, którzy jeszcze mieliby szansę na ten wzrost, na to przejście do tego wymiaru. Czy to jest w porządku, że my trzymamy się na naszej wibracji, trzymamy się razem? I koncentrujemy się tylko na nas, na stworzeniu tej nowej wibracji, tej nowej ziemi, tego, to, tego nowego czasu, a odcinamy się od tych, którzy są na niższej wibracji. Czy to jest ok? Naturalnie jest to ok w ciągu normalnego, codziennego życia. Ze względu na to, że bagno i błotko ma w sobie tak, takie właściwości, że jeżeli nie jesteśmy do tego przygotowani, to jeżeli damy komuś rękę, to może być tak, że on nas do tego błotka wciągnie. I to jest dla nas ogromne niebezpieczeństwo w tym czasie, że jeżeli my byśmy się całkowicie otworzyli na tych ludzi, na tych niższych wibracjach i próbowali na siłę ich ratować, to mogłoby być tak, że my wystawiamy jedną rękę, czyli dajemy palec, a ktoś bierze całą rękę i wciąga nas do tego błotka, czyli normalnym, codziennym życiu jest to normalne i naturalne, że trzymamy się razem i staramy się wyznaczyć granice i odizolować od tych innych. Ale w czasie tego rytuału do tego światła tyle przybyło, zadałam wam wszystkim pytanie poprzez moje myśli: Czy jesteśmy na to gotowi, aby odrobinkę tego światła przez moment otworzyć nasze granice? Naszej przestrzeni, naszego wymiaru, i jeszcze raz naświetlić to, co jest poniżej. Moja dusza wysłała do was to zapytanie i otrzymała: tak, jesteśmy gotowi, że chcemy jeszcze raz dać szansę, jeszcze raz dać te impulsy, jeszcze raz naświetlić i pomóc może tym, którzy już są na to gotowi, żeby przejść do nas, przejść wyżej, jak gdyby na wyższą wibrację. I w bardzo krótkim momencie otworzyło się to dno, otworzyła się ta granica pomiędzy tymi dwoma wymiarami, i mnóstwo jeszcze takich impulsów, takich światełek poszło do, do tego niższego wymiaru, i znowu granica się zamknęła. I takżeśmy naświetlali ten niższy wymiar kilka razy, aż odczuliśmy wszyscy, że wystarczy, że jest dosyć, że ci, co mieli ten impuls otrzymać, otrzymają go. I będą nad sobą pracować, będą pracować nad swoją wibracją, będą szukać informacji, będą szukać tych wskazówek, tych przesłań i przechodzić coraz wyżej, aż ich wibracja będzie na takim poziomie, że przeskoczą jak gdyby do tego wymiaru, w którym my jesteśmy. I uwaga, tutaj nie chodzi o to, że my jesteśmy jacyś lepsi, a oni są gorsi, tylko różne dusze są na różnych poziomach. I różne dusze również wiele razy przychodziły tutaj na ziemię, przechodziły różne doświadczenia. Każdy miał szansę, każdy miał możliwości, każdy miał informacje, każda dusza miała szansę. Niektóre się jednak zagubiły, a niektóre pracowały nad sobą. I tutaj to nie chodzi o to, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy, tylko chodzi po prostu o zupełnie inne, inne wibracje, inne misje, inne zadania do wykonania. Tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli, żeby tutaj ktoś mnie nie zrozumiał, że a my się wywyższamy, a ci, co już mają takie wysokie wibracje i fruwają już w chmurach, e, uważają się za lepszych, to mienie tych wyższych wibracji oznacza tą miłość bezwarunkową, tą chęć pomocy i tak dalej. I na pewno nie ma tutaj ludzi, którzy wywyższają się ponad innych ludzi czy istot. Okej, okay, idziemy dalej. No i teraz będzie najciekawsza część. Część właściwie trzecia. Naświetlenie. Dobrze, żebyśmy się jeszcze dobrze zrozumieli. Więc to naświetlanie dotyczyło nie tylko ludzi. To naświetlanie dotyczyło całej Ziemi i wszystkich Ziemian. Czyli to, gdy otwieraliśmy. Granicę i to światło przechodziło, przechodziło na całą Ziemię i na wszystko, co się znajduje na Ziemi, na tym niższym wymiarze. A nie tylko na ludzi. No i teraz zaczyna się bardzo ciekawa rzecz, która dotyczyła znowu mnie osobiście. Właściwie nawet myślałam, żeby ją pominąć, ale uważam, że powinnam również o tym powiedzieć. Czyli po tej naszej misji nagle zakończyliśmy to, ale nadal było wszędzie bardzo dużo światła, bardzo dużo takiej pięknej pozytywnej energii. Jednak moja dusza w tym momencie jak gdyby wycofała się z tego, z tego wszystkiego z tych wszystkich działań, ponieważ musiałam przyjąć delegację. Delegację przejęłam cztery delegacje. A delegacji innych było więcej i tych delegacji nie przyjęłam. Przyjęłam delegację pierwszą z Oriona. Drugą delegację przyjęłam istot nie znam tej planety, z której pochodzi rasa azjatycka. Trzecia delegacja to była delegacja z planety, z której pochodzą ludy nordyckie i czwarta delegacja była z planety Ziemi, czyli delegacja Indian. Indian, czyli tych nazwijmy to tak prawdziwych mieszkańców Ziemi, tak, w ten sposób mogłabym to już rozdzielić. Natomiast nie przyjęłam delegacji, ponieważ zostało to przerwane przez mojego przewodnika, bo zostaliśmy namierzeni, nazwijmy to tak. Przez istotę roku i dalsza, dalsze przyjęcie tych energii byłoby dla mnie niemożliwe, byłoby dla mnie niebezpieczne. Dlatego rytuał zakończył się błyskawicznie. My to już znamy z poprzednich rytuałów. Aby zabezpieczyć wszystko mnie i całe miejsce, żeby wszystko stało się znów niewidziane, nie przejęłam delegacji, które jeszcze widziałam. To była delegacja, której nie przyjęłam z Kasiopei, z Plejad, z Andromedy i wydaje mi się, że były jeszcze inne, ale to był taki moment, gdzie tylko widziałam, że te delegacje czekają, ale w momencie, gdy to się wszystko skończyło, już nie mogłam ich zobaczyć. Czyli pierwsza delegacja była z Oriona. Jak wiesz, moja dusza pochodzi z Oriona, i w tym momencie ja poczułam się tak, tak cudownie, że to była ta pierwsza delegacja. Jeszcze zupełnie nie wiedziałam o co chodzi, co, co się wydarzy, co, co będzie miało miejsce. Gdy delegacja, czyli przedstawiciele istot z Oriona stanęli przede mną, to u mnie w mojej duszy od razu się pojawiło takie odczucie, jakby nagle zobaczyć swoją rodzinę, prawda? Czyli Chciałam już wejść w to takie bardziej prywatne, jednak mój przewodnik przywołał mnie do porządku i wskazał, że mam się skoncentrować na tym, co się dzieje i na tym, co mam wykonać, a nie na moich jakichś nazwijmy to bardziej emocjonalnych odczuciach. Skoncentrowałam się więc i moja dusza zobaczyła, że. Przedstawiciel tej delegacji, wszyscy oczywiście byli dla mnie widoczni, ale na szczycie tej delegacji była jedna istota, która przekazała mi coś, na co mam skoncentrować moją uwagę. Skoncentrowałam moją uwagę na tym, co zostaje mi przekazane czyli, tak jak gdyby w moim kierunku wyciągnięte. Była to olbrzymia, złota. Księga ze złotego światła. Jeżeli interesują Cię przesłania z innych planet, to wiesz, że mieszkańcy Oriona są mniej materialni niż tutaj Ziemia. To jest bardziej taki świetliste, świetlista energia i mniej materialna. I ta księga była właśnie z takiego pięknego światła. Przedstawiciel tej delegacji powiedział, że mam tą księgę otworzyć. Otworzyłam więc tą księgę i zobaczyłam coś bardzo wyjątkowego, o czym mówiłam Ci na samym początku. Widziałam, że nagle pojawia się ze światła taki napis 2021 i ten napis zmieniał się w 2121, czyli 2121. Więc, albo to wszystko, co ma miejsce i ma, będzie miało miejsce, będzie trwało aż 100 lat. Albo jest to tylko jakieś przesłanie, które dotyczy tych energii, które zostały mi przekazane i które ja przekazałam dalej. O pewne rzeczy ja nie pytam i pewnych rzeczy nie zgłębiam, bo uważam, że jeżeli powinnam coś wiedzieć, ja, jako Maria Bukardi, to zostanie mi to przekazane. Dlatego nie pytałam o to, co to znaczy. I teraz tak, miałam położyć moje obie dłonie na tych dwóch częściach tej księgi. Gdy księgę rozkładamy, to jedna dłoń na jednej stronie, a druga na drugą. I w tym momencie z tej księgi poszła taka energia, taka wibracja, że moja dusza zaczęła rosnąć z taką szybkością, błyskawicznie. Stała się ogromna i to wyglądało tak, że Poprzez to, że stała się taka ogromna, to cała Ziemia była jak gdyby w zasięgu mojego wzroku. Mojej dusze oczywiście, nie mojego, Marii Bukardi. I miałam przekazać tą energię na całą Ziemię, i to również zrobiłam. To było błyskawiczne, czyli przyjęcie tej energii. Dłonie znów wystawione wokół, przekazanie tej energii do Ziemi. I wiesz, co ta energia wywołała? To było niesamowite. Wywołała taką wibrację, taką frekwencję o takiej niesamowitej intensywności, że zaczął się chwiać cały hologram Matryksa. Dokładnie tak to wyglądało. Po prostu, jakby nagle mieć telewizor który źle odbiera. <noise> czyli tak to wyglądało. Wszystko zaczęło wibrować. Cały hologram matryksa, czyli ta sztuczna, sztuczny matryks, w którym jesteśmy złapani w tej przestrzeni tutaj, zaczął wibrować, zaczął się zmieniać i to była mądrość wyższa. Z tej księgi przechodziła na ziemię, czyli na ziemię, czyli i na ludzi, i na zwierzęta, i na inne istoty. Mądrość wyższa z Oriona. Idziemy dalej. Kolejna delegacja, druga delegacja, czyli to było bardzo szybko, to się wydarzyło niesamowitej szybkości. Gdy ta energia została przekazana, to mój przewodnik już wskazywał mi, że mam wrócić do tego miejsca, wracam do tego miejsca i czekała na mnie kolejna delegacja. Tak to mogę nazwać delegacja, ponieważ było to wiele istot, z tego samego, jak gdyby gwiazdo-zbioru. Druga delegacja, nie znam tego gwiazdo-zbioru, to była delegacja istot, które były bardziej materialne niż te z Oriona i przypomina nam w naszym dzisiejszym świecie Azjatów. Czyli bardzo podobnie te istoty wyglądały. Miały ciemne włosy, takie rysy twarzy. I przedstawiciel tej delegacji przekazał w moim kierunku tym razem ogromną złotą misę. Misę, na której, na której były symbole wymal nie wymalowane. Wy Wyrzeźbione symbole w, tym, w tej złotej energii, w tym złotym, bardziej materialnym takim materiale, można powiedzieć, złota misa, złote takie rzeźbienia, i miałam włożyć moje dłonie do tej misy. Gdy włożyłam moje dłonie do tej misy, poczułam, że jest tam płyn, że jest tam coś, jakby woda, jakby jakiś eliksir. I od razu to wchodziło znów w moje dłonie, znów moja dusza zaczynała rosnąć, ale tym razem nie tak wysoko jak z Oriona, tylko na taki średni poziom, może gdzieś 3 metrów wysokości, i znów miałam to przekazać w pole ziemi. Zrobiłam to i to wyglądało jak taka złota mgła złota mgła z jakimiś drobinkami, która wpływała na wodę i wszystkie płyny tutaj na ziemi, przekazując um, jeżeli idziemy po złotej wibracji, czyli również mądrość wyższą z tej, może konkretnej, z tej konkretnej planety, ale jednocześnie była to bardzo delikatna energia taka subtelna energia, taka, taka jakby taka przepiękna, delikatna muzyka. I od razu skojarzyło mi się to, że, to jak jest muzyka na przykład chińska czy japońska, to dokładnie tak, tak ta wibracja wyglądała. Znów nie mogłam się długo na tym skoncentrować, ponieważ znów był szybki powrót i kolejna delegacja, trzecia delegacja, tutaj uwaga, to była delegacja z planety, z której pochodzą ludy nordyckie. Wszyscy z tej delegacji byli bardzo ludzcy, czyli można tak powiedzieć, że to szło tak w tych czterech delegacjach. Było to tak, że Najbardziej niematerialna była ta pierwsza z Oriona, a później te wszystkie kolejne były coraz bardziej materialne. Ta nordycka była już tak półludzka, półświetlista, i o, osoba, nie osoba, istota, ta główna istota, ten główny przywódca tej delegacji to był Bóg Odin. I to było dla mnie bardzo zaskakujące. Bo przypuszczam, że w poprzednich delegacjach również byli to, były to istoty na zasadzie bogów, czyli istoty wyższe niż ludzie, tylko bogów, których ja jako Maria Bukardi nie znam. Nie znam ich imion, tak jak znam na przykład Boga Odyna. I zostało mi przekazane tym razem, przekazane przede mną, jak gdyby. To było to przesłanie. Był przepiękny, złoty miecz, ale uwaga nie taki złoty jak wcześniej, to z Oriona to było takie niematerialne. To z tych, nazwijmy to tak, ludów azjatyckich, to było bardziej materialne, bardziej złote, bardziej w kierunku złota. Natomiast to od ludów nordyckich, to było jakby pomieszać złoto z miedzią czyli takie czerwone złoto, o, nazwijmy to tak. I to był miecz i tarcza, tarcza ochronna. I ta tarcza wyglądała niesamowicie, ponieważ ta tarcza zaczęła się kształtować. Na początku była ona niewidoczna, był widoczny tylko ten miecz, ogromny miecz, miecz, symbol ducha, myśli, prawda? Ale również walki. I ta tarcza zaczęła się kształtować z takiego... Jakby z takiej wstęgi z różnymi symbolami nordyckimi. I ta wstęga tak się zaczęła układać jak spirala i tworzyć tą tarczę. I ta tarcza, która leżała, leżała była tak w przestrzeni, jak gdyby pomiędzy mną a, a przedstawicielem tej delegacji, była olbrzymia. I na niej było wszystko tak jakby. Jakby koło roku, koło losu. Um, tak jak znasz, to jest kalendarz, prawda? Kalendarz celtycki, na przykład, czy, czy słowiański, to tak mniej więcej to wyglądało tylko było połączone w jedno, taki dysk. Znów miałam położyć moje dłonie, ten miecz spoczywał na tej tarczy, czyli właściwie moje dłonie były na mieczu i poprzez ten miecz łączyły się z tarczą. I znów tą energią, pobierała moja dusza i przekazywała do ziemi. Również wzrosła, była większa niż poprzednio, ale nie tak duża jak przy pierwszej delegacji. I ta energia to była typowo energia cięcia. Czyli ona cięła w, w tym hologramie, w tym matrykcie, w tej czarnej sieci te czarne połączenia. To było jak biurza, burza z piorunami. I te pioruny Uderzały jak miecz po prostu w te różne połączenia, i znów ten hologram zaczął się chwiać. To było przepiękne odczucie, ale również budziło taki szacunek, taki nazwijmy to taki wręcz no, szacunek, no i tak można to nazwać, czyli takie ogromne poruszenie również we mnie z tego, co się dzieje. I ostatnia, czwarta delegacja to była delegacja Indian. Indian Ameryki Północnej i Indian Ameryki Południowej. Bardzo materialna delegacja. Indianie ci, każdy z tych Indian, wyglądało to troszeczkę inaczej niż przy poprzednich delegacjach, ponieważ w tych poprzednich wyglądało to tak, że wszyscy łączyli się w jedno. Natomiast przy delegacji Indian było to tak, że każdy z tych Indian dawał coś z siebie. I to wszystko było samodzielne, połączone w jedno. Um, przywódcą tej delegacji był Indianin, który mał, miał przepiękny taki spiór, pióropusz, bardzo, bardzo taki, wręcz do samej ziemi, dookoła, dookoła głowy. Niesamowicie, to było takie imponujące, wręcz. Był to starszy Indianin i on jako pierwszy przekazał mi ogromne pióro w moim kierunku. Każdy z tych Indian przekazał swoje pióro w tym kierunku i powstało taki właśnie półokrąg z piór. Znowu miałam położyć moje dłonie nad tymi piórami, tym razem, czyli nie dotykając ich nad tymi piórami, i ta energia płynęła w moje dłonie, moja dusza rosła, przekazywała to do Ziemi. To miało wywołać pamięć, aktywację pamięci Ziemi, to miało wywołać również połączenie ludzi z innymi Ziemianami, czyli na przykład ze zwierzętami, to miało wywołać wspomnienia tej harmonii na Ziemi, ale również lekkość. I to było. Bardzo piękne. Wiesz dlaczego? Bo te poprzednie delegacje były takie na takiej zasadzie. Myśmy przybyli na Ziemię z naszej planety, z naszego gwiazdozbioru, i tutaj na Ziemi żeśmy zamieszkali, i tutaj żeśmy się jakoś tam, nazwijmy to tak, zaaklimatyzowali. Natomiast przy delegacji Indian było takie wrażenie, myśmy zawsze byli częścią Ziemi. My jesteśmy Ziemianie, my jesteśmy ci, którzy czczą Matkę Ziemię. mi się będzie wzruszenie, bo to jest tak piękne, to jest tak piękne, to podejście Indian, to co zostało mi przekazane, ten szacunek do ziemi, ta miłość do ziemi, to zrozumienie, ta jedność ze wszystkim na ziemi, to... To jest po prostu coś, co my, ludzie dzisiaj, żeśmy zupełnie zapomnieli. Zupełnie. To, to było tak niesamowite, tak poruszające, że chciałam w tym stanie zostać bardzo długo. Jednak, tak jak mówiłam Ci na początku, mój przewodnik przerwał to, to ostatnie połączenie i wszystko zostało unicestwione, zostało usunięte tak, um, aby Myślę, że istotnym roku, że po prostu namierzyły to, co się dzieje, i, i uderzyły całą siłą, i żeby mnie chronić, i żeby chronić również te wszystkie energie, zostało to od razu przerwane. I to był chyba jeden z najbardziej wyjątkowych rytuałów dla Matki Ziemi jak do tej pory. 94 rytuał. Taki, który który powoduje, że, że coś takiego niesamowitego budzi się w sercu każdego z nas. Przede wszystkim to odczucie, że my nie jesteśmy sami. Nikt z nas nie jest sam. I to takie ta pomoc, to wsparcie. I to wszystko, że że to wszystko jest tutaj i to wszystko jest możliwe i że jeszcze mamy szansę, żeby tą ziemię uratować i, i zdobyć te wszystkie doświadczenia i może uratować wiele, wiele innych planet w przyszłości przed taką inwazją mroku to jest takie piękne i chyba najpiękniejsze odczucie jest to, że, że jest mi dane to wszystko przeżyć i że jest mi dane ci to wszystko przekazać i najpiękniejsze chyba odczucie to jest to, że Ty jesteś tam po drugiej stronie, i że, że słuchasz tego wszystkiego, i że w głębi serca to wszystko rozumiesz, że widzisz to, czujesz, i że, że poprzez Twoje myśli, poprzez Twoje działania, również każdego dnia, jakąś cząsteczkę siebie, Dajesz dla tego ogólnego dobra, dlatego, żeby tą ziemię uratować, żeby że twoja dusza tutaj przyszła, może właśnie po to również, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje, żeby na to wpłynąć, żeby aktywować w sobie tą całą siłę i moc, te wszystkie talenty, te wszystkie skarby, które skrywasz w tobie właśnie po to, żeby unicestwić tą sieć mroku i. I uzdrowić Ziemię, uzdrowić to wszystko, co piękne i boskie, ten boski porządek. I że poprzez Twoje myśli, jak i przez moje myśli, jak i poprzez myśli tysiące, tysiące innych ludzi tutaj na Ziemi, jeszcze to wszystko żyje i to wszystko funkcjonuje, i że to jest e, możliwe, żebyśmy działali dalej. Że jeszcze ten mrok nie opanował tego wszystkiego, nie zniszczył tego wszystkiego, co boskie, nie unicestwił. Dzięki Tobie, dzięki mnie, dzięki tysiącom innym istot. I to jest chyba najpiękniejsze, że poprzez takie rytuały spotykamy się, ale również codziennie czujemy się i wspieramy. Nawet jeżeli nie mamy takiego fizycznego kontaktu, to jednak nasze dusze wspierają się. Każdy z nas dokłada, Jakąś odrobinkę do tego, że ten świat jest piękny i pozytywny. I że tylko część została zainfekowana i zabrudzona, ale to również uporządkujemy. Bo tak jak mówią te stare przepowiednie, że i ktoś ma czyste serce, i ktoś o czystym sercu zatańczy. Zatańczy tak symbolicznie, czyli zadziała. To ma to taką moc, jakby działały tysiące. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bukardi.